Hej, witajcie, z tej strony Dante 1977. Witam was w drugim odcinku Super Mario Bros. X 101, czyli nowej serii poradników, którą poświęcam całemu Super Mario Bros. X i jego edytorze etapów, a także map świata. Okej. W pierwszym odcinku pokazałem wam ogólne podstawy edytora, gdzie co się znajduje i do czego służy. W drugim odcinku chciałbym wam pokazać, na czym polega level design. Level design to jest ogólnie budowa całej planszy, jak prawidłowo zbudować planszę, tak? Aby spodobała się nie tylko nam, ale także światu. Okej. No to na początek chciałem powiedzieć coś takiego. Będę co jakiś czas, budując planszę, popełniał błąd. Po popełnieniu błędu usłyszycie dźwięk alarmu z Metal Gear Solid. Oto ten dźwięk. No właśnie, to był właśnie ten dźwięk. Jak go usłyszycie, oznacza to, że zrobiłem coś źle i pokażę wtedy, co źle jest zrobione. No to na razie spróbujmy zrobić najzwyklejszy etap Our Worldowy, czyli w świecie pierwszym, najprostsza trawa. Okej. No to można by na przykład ustawić jakąś planszę. Załóżmy, że taką. I teraz jakąś muzyczkę. Tak, coś źle zrobiłem. Muzyczka nie pasuje do tego tła. Tło jest takie właśnie jakby lesiste albo trawiaste, natomiast muzyczka pasuje do jaskini, dlatego zmieniamy muzyczkę. Teraz pasuje. Okej. No to czas może na początek w ogóle dać jakieś bloczki, po których gracz może się poruszać. Błąd! Co znowu źle zrobiłem? Otóż tło jest w stylu Super Mario World'a, a ja próbuję już budować w stylu Super Mario Bros. 3. Nie pasuje to do tego wszystkiego, jak widzimy. To już bardziej. No i znowu zawyło. Co znowu źle? Sprawa jest prosta. Budowa jest po prostu w stylu Super Mario World'a, czyli cały czas prosto. Nie będzie to ciekawe. Nie na tym to polega. Budowa powinna być ciekawsza i zachęcać gracza. Możemy robić różne, na przykład pagórki, wzgórza. Ważne, żeby plansza prezentowała się ciekawie. Prosta droga niczemu nie służy. Błąd! Co znowu źle zrobiłem? Oto ta roślinka, czyli palma, background Super Mario Bros. 2 nie pasuje do Super Mario Bros. World. Pamiętajmy, żeby grafiki nie crashowały, na przykład NPC. Jeżeli już dajemy Super Mario World, świetnie do niego pasują przeciwnicy Super Mario World, ale nie będą do niego pasowały na przykład bomby z Super Mario World'a. Strasznie to crashuje, brzydko to wygląda. Oczywiście czasem może być tak, że na przykład Goomba Super Mario Bros. 3, ale jeżeli robimy różną mieszankę, dajmy na to, żebyśmy dali, nie wiem, żołnierza z Zeldy obok Goomby z Super Mario World'a, z tyłem Super Mario World'a, z pochodniami Zeldy i na przykład z roślinkami z Super Mario Bros. 3, plus zamek z Super Mario Bros. 1. Widzicie, jak wyje? Po prostu na alarm, żeby czegoś takiego nie robić. Okej. W takim razie tutaj myślę, że do Super Mario World będą świetnie pasować krzewy i drzewka.
No i czemu znowu wyje, zastanawiacie się, w końcu jest to Super Mario World. Przypatrzcie się uważnie temu miejscu. Widzicie? Jest tu lekki cut-off krzaczków, ojejku. Wystaje nieco poza ten blok. Wygląda to... nieco brzydko. Jest na to prosty sposób, wystarczy ustawić ten krzaczek nieco dalej. Teraz już nie... katofuje, że tak powiem. Można także ustawić drzewko. Gałęzie. I jakieś osinki. To na razie tyle, jeśli chodzi o osinki. Co my tu mamy dalej? NPC. NPC muszą pasować do danej lokacji, na przykład w świecie pierwszym, czyli tym trawiastym, nie będzie miało sensu, jeśli wstawimy na przykład szkieletowego kupeł, który pasuje do zamków. Nawet jeśli coś wygląda jak pasuje, może być też za trudne na ten świat, na przykład, albo nawet tam, na przykład wulkanolotusy, to są te właśnie roślinki, które wystrzeliwują kilka kulek na raz, nie są zbyt dobrym pomysłem jak na etap pierwszy, gdyż nie jest to zbyt łatwy przeciwnik, tak samo jak znienawidzone Hammerbrosy. Jeżeli chcemy dać jakiegoś przeciwnika, który pasuje do etapu, ale jest na przykład z innej gry, warto użyć jego grafiki, która ma być w stylu Super Mario Worlda na przykład. Znacznie lepiej to wygląda. Okej, może na razie sprawdźmy. Muszę najpierw to zapisać. Zapiszmy to w specjalnym folderze. SMBX101. Etap testowy... 1. To teraz przetestujmy etap. Ale zawyło, o co chodzi? Nie ustawiliśmy punktu startu dla gracza, dlatego po prostu znajduje się on w niewidzialnym miejscu. Jest to bardzo często popełniany błąd. Tutaj mamy, jak widzicie, ustaw lokację dla graczy. No to ustawiamy gracza pierwszego. No i widzicie, już startuje w danym miejscu. Okej, to teraz zagrajmy we dwójkę. Co się stało? Znowu błąd. Otóż, jeżeli ustawimy punkt startowy tylko dla jednego gracza, to jeżeli będziemy chcieć zagrać dany etap dla dwóch graczy, po prostu drugi gracz znajdzie się w tym samym miejscu respawnu, w którym jest gracz pierwszy i po prostu się odepchną. Jeżeli mają stać na jakiejś platformie nad przepaścią, to po prostu mogą się zabić, jak to było w The Great Empire 3 w jednym etapie. Tego nie robimy. Ustawiamy też punkt startu dla gracza drugiego. Teraz jest super. Okej. Teraz może ustawmy jakiegoś przeciwnika. Tutaj może iść Goomba. Tutaj może na przykład skakać sobie Koopa. Na razie jest dobrze. Skacze, spada w przepaść. Błąd! Nie ustawiamy przeciwnika tak, aby jeżeli nie będziemy się w ogóle ruszać, w końcu nas zabije. Punkt startowy jest takim świętym miejscem, tutaj gracza nie może nic skrzywdzić. Nawet jeżeli robimy epizod Kaizo, to miejmy chociaż chwilę odpoczynku na początku. Chociaż w tym miejscu. Okej. To ustawmy w bloka Super Mario Worlda na przykład, że grzybek. I pieniążki. Ojejej. Jeżeli dajemy grzybek albo jakiś inny bonus, który będzie się ruszać, chociaż głównie grzybki się ruszają, i jest to blisko ekranu, a nie chcemy sobie robić jakiś pseudo Kaizo, ogrośmy to ścianą. Byle jako, i tak tego nie będzie widać. Teraz grzybek po prostu się odbije i nie stracimy go. W pierwszym etapie wiadomo, nie jesteśmy jeszcze tak dobrzy.
gruncie rzeczy można by też nie dawać grzybka nad przepaścią. Ale jak to woli, to nie jest już aż tak krzywdzące jak to, że grzybek po prostu nam ucieknie z planszy. Okej. Błąd! O co chodzi? Jest to niby pierwszy etap, ale już na samym początku mamy po prostu kilka bonusów naraz. Wiem, że ma być łatwo, ale nie jest to zbalansowanie trudności. Jest po prostu tak, że jesteśmy właściwie nieśmiertelni. Nie możemy dawać co chwila bonusów. Możemy dać co jakiś czas pieniążka. Dajmy na to Super Mario Worlda. Tak, jest fajnie. Ale nie coś takiego. Nie dajemy co chwila bonusów, gdyż będzie za łatwo. Z drugiej strony nie możemy też robić tak, że nie dajemy w ogóle bonusów, gdyż będzie za trudno. Etapy ściągamy na szat w prawo na right w level Bantry. Okej. No to możemy iść dalej. Wygląda to nieco brzydko, więc może pójdźmy na razie dalej. Okej, tutaj często wykorzystywana pułapka, mamy księżyc, wygląda kusząco, daje w końcu jeszcze życia. No ale... Chwila. Nigdy nie robimy czegoś takiego. Jest to po prostu chamstwo skierowane w stronę gracza. Za przeproszeniem, no może trochę się brzydko wyraźnie, no ale jest to po prostu chamstwo. Gracz w tym momencie może jedynie wpisać jakiś kod, przejść z powrotem i się zabić, albo iść dalej, albo po prostu wyjść z etapu i przechodzić go od nowa. Nigdy nie robimy czegoś takiego, chamskich bloczków. Jeżeli mają być niewidzialne końce, to tak, aby nie zagrażało to graczowi i aby nie zablokowało jego drogi wyjścia. W tym momencie mogę jedynie dać tu na przykład, nie wiem. End of the line. Aha, jeżeli coś testujemy i tam damy w czasie testowania, to na szczęście nie będzie czegoś takiego. Z drugiej strony coś takiego właśnie, że sam 3-up leży, też jest złe, ponieważ jest to po prostu za proste do zdobycia. Usuwamy coś takiego. Można by na przykład dać, że znajduje się tutaj 1-up, a żeby się do niego dostać, trzeba zniszczyć bloczki spin jumpem. To już jest w porządku, jak na pierwszym. Okej, woda. Tutaj można by na przykład dać, wiecie, że graczowi chcemy darować, skacze, nie udaje mu się i pada do wody. No to sprawdźmy. No i oczywiście, jest tylko grafika wody. To samo tyczy się ryb. Patrzcie. Chcecie dać rybę, czyli chip-chipa? Dzieje się coś takiego. Pamiętajcie o jednym. Water, to dopiero decyduje o tym, to. Ustawiamy odpowiednią szerokość, nie może być, nie powinno być za dużo. Musimy też ustawić tak, popatrzcie, żeby po wyskoczeniu z wody grafika wyskakiwania pokrywała się tą z tą wodą ogólnie. I tutaj na przykład miałby być bonus, wcześniej jak zdobyliśmy, nie? Niszczymy to. I one-up jest nasz. Okej. Okay. Super Mario Bros. World i Super Mario Bros. 3 ogólnie Super Mario Bros. Oferują size-able. Wszystkie w sumie części to oferują. Co to jest? Są to bloczki, które możemy wydłużać, by miały określoną wysokość. Okej, okay, no to spróbujmy. Okej, okay, już tutaj widać, że wygląda to fatalnie. Przede wszystkim już widać tu cut-off i jeżeli gracz zniszczy bloczki, będzie to wisiało w powietrzu. Dajemy to tutaj.
Tutaj znowu cut-off. Musimy ograniczyć trochę miejsca. Spróbujmy dać to w nieco innym miejscu. I co tu się już źle stało? Otóż niektóre bloki musimy dopełnić, tak? Okej. Teraz jest lepiej. No to dajmy jakiś size up, na przykład to. I dajmy krzaczka. Jest to może nie tak duży błąd, ale... jeżeli damy krzaczka przed tym, to po prostu będzie on nachodził na size up i nie wiadomo ile tego size upla jest. Wyglądać to potem będzie bardzo dziwnie. Pokażę to na przykładzie kupy. Za chwilę będzie się ruszał jakiś. Może dajmy więcej wrogów. Na przykład Rexa. Albo tutaj dajmy kupę. Okej. Możemy dać także jakieś kolejne krzaczki. Na przykład Yoshiego, chociaż na to za wcześnie, ale chodzi mi o to, żeby pokazać tam dalej. Patrzcie jak to wygląda. Koopa wygląda jakby łaził po prostu w jakimś niewidzialnym czymś. Jeżeli mamy dawać otoczenie na size up, to robimy to inaczej. Jak? Chwila, muszę tak to wziąć, żeby... Odstawię to na chwilę. Okej. Jak widzicie, i tak będzie się na to nakładać, gdyż Redigit ustawił to tak, by się nakładało. Dajemy takie tło, które nie będzie zasłaniać size up. Znaczy... otoczenie, na przykład dajmy na to jeszcze więcej size upla. Widzicie, teraz jest fajnie, wszystko wygląda w porządku. Okej. Błąd! Przesadzone power-upy. Jest to pierwszy świat i pierwszy etap i naprawdę nie dajemy w tym Hammersuita. Hammersuit powinien być szczególną nagrodą i to tak taką, którą uzyskamy na przykład w 5, 6, 7 świecie, jak wolicie. Bonusy w pierwszym świecie to powinien być maksymalnie listek. Naprawdę Tanuki to już jest przesada, a co dopiero Hammersuit. Pamiętajmy o tym. Okej. No to załóżmy, że... kończylibyśmy etap. Przede wszystkim exit powinien pasować do danego etapu, na przykład... na przykład jajko Birdo z Super Mario Bros. 2 strasznie koliduje z tym wszystkim, nie ma to sensu. Jeżeli mamy Super Mario World, najlepszym wyborem będzie po prostu, albo jeżeli jest sekretne wyjście, dać exit, albo dać... na przykład metę. Etap nie powinien być tak naprawdę aż tak krótki, ale to ma być tylko testowe. Jeżeli dajemy metę... co znowu się zrobiłem? Pokażę wam. Jak widzicie, powstaje coś tak bezsensownego, co po prostu wpływa negatywnie na ocenę epizodu. Ustawiamy to maksymalnie na taśmie, będzie się wtedy przewijać idealnie. Okej. No to w takim razie jeszcze parę rzeczy.
Chamskie kolejne coinbloki. Nigdy nie robimy czegoś takiego. Nawet jeżeli jest to Kaizo, nie jest to zbyt fajne, gdyż nie polega to w ogóle nawet na skillu gracza, po prostu go chamsko traktuje. Jak widzimy, teraz jest w teorii w porządku, okej. Śmieć gracza po ukończeniu etapu nie jest dobrym rozwiązaniem. Szczególnie, jeżeli mamy dwa typy exitów, albo taśma z Super Mario World'a, albo losowe punkty, albo one-up w Super Mario Bros. 3. Po prostu Mario wtedy idzie w prawo, aż ukończy etap. Jeżeli coś go zablokuje, będzie tak szedł nieskończoność, a jeżeli coś go zabije, typu lawa albo upadek z wysokości, to już w ogóle będzie to żenada. Nigdy nie robimy czegoś takiego. Mario ukończył etap, Mario idzie do końca. Okej, wydaje mi się, że jak na taki etap, jakby ktoś tworzył pierwszy, nie wygląda to źle. Nie jest gorzej w każdym razie. Ten odcinek może się wydawać dziwny, no ale jest to dopiero pierwszy odcinek. Cóż mogę poradzić? Jeszcze chciałbym wam pokazać, że można na przykład w tabliczce coś wpisać. Po tym jak to wpiszemy, możemy to sprawdzić, klikając strzałkę w górę albo W. Ja gram na przykład na WASD. Cześć Mario, bitch została porwana. Przede wszystkim, jeżeli etap nie jest joke levelem, których i tak niezbyt lubię już, bo to trochę przesada, to nie piszemy bzdur typu bitch. Jeżeli piszemy też normalnie, staramy się, by nie było błędów. Pokażę wam jeszcze parę z tych błędów. Na przykład... W test możemy sprawdzić, jak to wygląda, jak umieścimy. Albo nie dobrze, jakby pech, jakby to Muciek napisał. Co jest źle? SMBX nie wykrywa polskich znaków, więc po prostu jak piszemy na przykład O albo Ły, zostaniemy uradowani czymś takim. Nie wykryje, po prostu zostawi puste miejsce. Dlatego pisujemy zamiast tego na przykład A albo L. Oczywiście zmieniamy też to pech. Mario, Peach została porwana, uratuj ją. Teraz jest lepiej. Okej, oczywiście są też błędy ortograficzne. Wiele. Polecam wam sprawdzić, jeżeli macie problemy z pisownią, są te różne dysleksje i tak dalej, to polecam sprawdzić komuś. Na pewno macie kogoś w pobliżu, kto zna się na ortografii, interpunkcji i tak dalej. Gdyż jeżeli wydacie choćby świetny epizod, ale będzie miał po prostu wszędzie błędy, to naprawdę obniży to znacznie ocenę i waszą, i waszego dzieła. No cóż, mógłbym pokazać wam dużo więcej, no ale to są takie podstawy, czego nie robić. Jeżeli chcecie już tak naprawdę widzieć na hardkorowo, to Boss Edit 8, jego najpopularniejszy filmik, wyjaśnia właśnie takie największe bzdury, jakie można zrobić. Jest jeszcze spam wrogami na przykład. Nie wiem. To też jest po prostu durnota. Albo spam one-upami. Albo 3-upami. Temu mówimy nie. Okej. No i cóż mogę powiedzieć, był to drugi odcinek mojej serii poradników. W tym odcinku dowiedzieliśmy się, czego nie należy robić. Myślę, że dzięki temu, jeżeli coś wam nie wychodziło, znacznie lepiej będą wam wychodzić chociażby te plansze overworldowe. Ale czegoś tu zabrakło, nieprawdaż? Warpów, przejść między drzwiami, rurami i tym podobne. Myślę, że to omówię w trzecim odcinku. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeśli tak, to się cieszę. No nic, to wszystko w tym odcinku. Trzymajcie się!